Witajcie kochani w odcinku drugim naszej opowieści o tym, od czego zacząć projektować siedlisko, bo to nie chodziło mi o pokazanie konkretnego projektu, tylko na przykładzie. Każdy z nas ma różne oczekiwania, różne pragnienia i ten dom równie dobrze mógłby być jeszcze mniejszy albo jeszcze większy, w zależności od tego, jak my będziemy użytkowali. I chciałam zwrócić Waszą uwagę, żeby wypisać sobie po prostu na kartce nasze potrzeby i brać pod uwagę różne ewentualności. I tu Wam podam przykład. Ten domek, który narysowałam, no jest przewidywany na dwie osoby na pół roku. Gdybyśmy mieli lat 40, tak, z hrabim i mieli rodziców, którzy już by byli w wieku emerytalnym, tak 60-65, no wiecie, w takich okolicach, i rodzeństwo, które by miało dzieci, no te dzieci takie 10-9 lat, i na miesiąc wakacji moi rodzice, czy też hrabiego rodzice zechcieliby tu przyjechać razem z tymi dziećmi, tak? Czyli dodatkowo pojawi mi się w tym domu, i ja o tym wiem, że może być taka sytuacja, że pojawią mi się jeszcze 4 osoby i przyjadą na miesiąc, tak? Co innego, gdyby przyjechali, planowali przyjechać na 3 dni, tak? To nie ma żadnego problemu. Wtedy tutaj na tym tarasie ja sobie rozbijam moskitierę, tak? I śpię w jakichś hamakach, a tym moim rodzicom udostępniam, czy tam hrabiego, nasze tu pomieszczenie, jeszcze jakieś materace tym dzieciakom rozkładam, czy wręcz w zależności od wieku, tak, rozbijam im namiot w ogrodzie. Ale jeżeli przyjeżdżam na miesiąc, no to już jest problem, i ja wtedy mówię o tym architektowi, że ja na co dzień nie potrzebuję mieć dużego domu z 3 pokojami, natomiast jest taka ewentualność, że rok w rok, na miesiąc, na 2 miesiące, bo mogą przyjechać na zmianę rodzice, mieć możliwość ulokowania ich w domu, tak? No to wtedy od razu wiadomo, że taka łazienka na 6 osób z kiblem w środku nam nie wystarczy, czyli ja od razu wiem, że muszę powiększyć, tak, o dodatkowy kibel, czyli ten dom albo rośnie, albo zmniejsza się ta strefa dzienna. I robię sobie, projektuję sobie na tym poddaszu, tutaj od tej strony, powiedzmy, dwie takie sypialnie, przy czym ja ich nie urządzam. To są takie pomieszczenia na sypialnie, gdzie ja mogę rzucić materace. To starsze, wiadomo, zostawiam na dole, ja idę na górę. I tu nie problem, jak urządzić to poddasze, tak? Czyli te dwie sypialnie. Problem jest, jak zlokalizować wejście, tak? No i tutaj znowu myślimy o tym, że zbliża się wieczór, tak? My wszyscy siedzimy tutaj na tarasie. Ten taras oczywiście może mieć różne wielkości. Siedzimy na tym tarasie, jemy sobie kolację, zmierzcha się, dzieci wędrują do łazienki i idą do sypialni. Później my z tymi rodzicami jeszcze trochę siedzimy, po czym oni decydują, że idą spać, więc idą się myć. My im tu szykujemy miejsce do spania, zmywamy tam te naczynia po tej całej biesiadzie. No, wymieniamy się, mówimy sobie dobranoc, idziemy do łazienki, idziemy na górę. No i gdzie te schody? No logiczne jest, żeby je umiejscowić tu w strefie łazienki, bo pierwszą rzeczą, jaką ludzie zazwyczaj robią po wstaniu z łóżka, jest wędrówka do kibla. Czy dzieciom się zachce w nocy, siku? No to też nie będę ich sprowadzała przez ten pokój, bo o ile to przez 3 noce może być denerwujące, ale no wyśpię się jak pojadą, czy wyśpimy się jak wrócimy do domu, o tyle przez miesiąc to może być uciążliwe, i ja wtedy zamiast tej szafy, tak, robię tutaj wejście na to poddasze. I architekt to musi wymyślić. Gdybym nie miała, znaczy gdyby tu zamieszkiwała rodzina, która nie ma potrzeby pracowania, tylko potrzebuje taki salon, w którym będzie przyjmowana na przykład gości, i ci goście zechcą zostać na noc, to ja nie muszę robić poddasza, tak? No bo mam na przykład parę przyjaciół w moim wieku i oni też nie chcą po tej drabinie. No mają 65 lat albo 70 lat, nie chcą po tej drabinie na ten strych wchodzić, to ja tutaj robię taki mikropokoik, który mogę wykorzystywać jako miejsce do spania, tak? Czy ja się tutaj zamknę, a im tu udostępnię, no żebyśmy nie spali przez miesiąc w jednym pomieszczeniu, wiecie, bo to nawet bąka puścić nie można. Czyli chciałam Wam zwrócić na to uwagę, że to nie jest projekt, to jest szkic, taki szkic polegający na ustaleniu najpierw naszych priorytetów w domu.
one się mogą zmieniać, tak jak wszystko się z wiekiem zmienia. Teraz jest taka możliwość, wracając do tego konkretnego domu, że ja tu się decyduję na pół roku, no ale przechodzę na emeryturę za te 15 lat powiedzmy, czy tam hrabia przechodzi na emeryturę i my decydujemy, że no już na tyle, żeśmy pokochali to przez te 15 lat tą ziemię, już tyle serca włożyliśmy, że my tu się chcemy na stałe przenieść. To w fazie projektowania, tutaj w tym kominie, my od razu, żeby sobie nie robić remontu później, tak, nie przerabiać tego domu, jak już tu się zdecydujemy mieszkać przez cały rok, przewidujemy sobie otwór spalinowy i otwór wentylacyjny, taki, do którego będziemy mogli podłączyć, czy to kominek, czy to jakąś kozę, tak, i dogrzać to pomieszczenie, ten dom, bo już od razu planujemy, że ten dom będzie energooszczędny i że on będzie ocieplony, to znaczy termicznie dobrze zaizolowany, po to, żeby nawet tego żaru nie wpuszczać. Czy jak my tu przyjedziemy pod koniec kwietnia, wyjeżdżamy po połowie października, to też są takie chłody, że możemy spróbować to dogrzewać. No jeżeli we dwie osoby my produkujemy, mamy ten własny prąd, produkujemy tego prądu dużo, to równie dobrze możemy tu zainstalować krótkoterminowe, tak, grzejniki elektryczne. No ale jeżeli my się tu sprowadzimy na całą zimę, no to my musimy inne ogrzewanie tego domu sobie wymyślić, tak. No i tu wracam teraz do tego projektu, konkretnego projektu, bo nie powiedziałam wam, na razie mamy tutaj wiatę, tak, tą garażową i tutaj mamy taras, a ja bym chciała jeszcze mieć tak, tutaj szklarnię. Chcę mieć szklarnię, mam dosyć dużo ziemi, więc ja ją mogę zlokalizować na końcu działki, czy ja mogę tutaj w tym warzywniaku, natomiast ja ją bym chciała mieć w zasięgu ręki, to znaczy to byłby rozsadnik, no i powiedzmy, że ja go tutaj lokalizuję, tak? Doklejam go do tej południowej ściany, wykorzystuję to, no i nie wiem, no nie, zrobię to na 4 metry, tak? Na 4 metry taki. Spełni to rolę szklarni. Wymiary, jakie to, takie optymalne wymiary przy doklejeniu do budynku, no to robimy sobie tam ścieżkę metrową i 1,5 metra jest na uprawę. Wtedy my tę uprawę robimy w 3 rzędach, tak? Sadzając najniższe od strony południowej i coraz wyższe w stronę ścieżki. My tutaj, mając tę gołą ścianę, pod tym zadaszeniem przezroczystym mamy możliwość zrobienia sobie stelaży i półek takich, na których będziemy tą rozsadę wysiewać, czyli w którymś miejscu, powiedzmy, że tutaj mamy te zbiorniki na wodę, tak? Chcemy mieć 1 m3 wody w zapasie do podlewania. Robimy te zbiorniki przelewowe dołem. To tak wygląda, że są te beczki tak 200-litrowe, bo to jest takie najtańsze. Z tego dachu rynno mi ścieka na ten dach szklarni, tak, i tutaj jest odpływ, wpływa woda do pierwszej beczki, natomiast one mają dołem przelewy takie, że wypełniają się tak jak naczynia połączone, wiecie, naczynia połączone, czyli równomiernie mi się napełniają te zbiorniki, a reszta przelewa mi się tu na górze, powiedzmy tuż przed końcem tej beczki, przelewa mi się do oczka, tak, które ja tutaj mam w pobliżu i zapełnia mi oczko. Ja do takiej beczki, prawdopodobnie właśnie do tej ostatniej, mam możliwość zamontowania kranu, założenia węża i ja z tym wężem sobie tutaj bez żadnych problemów podlewam, tak, mam ogrzaną ciepłą wodę, podlewam sobie tu i jestem dobrze skomunikowana z tym warzywniakiem, który też mam pod ręką i też podlewam bez żadnego noszenia wody, nie używając wody kranowej, w sensie takim zimnej wody, tak? Używam tą wodę, która jest tutaj w tych beczkach ogrzana, ciepła i taka, która nie spowoduje szoku u tych roślin. Czyli taka szklarenka mi nie wystarczy, tak? To ja sobie stawiam następny, ale ten następny mogę tutaj postawić jeszcze, w tej strefie, tu sobie czymś odgrodzę, tak? Nie mam tutaj okien. No tu mam ten taras, więc ja sobie tutaj postawię jakiś trejasz, który mi odgradza i stawiam sobie tę szklarenkę tak czy tak już, no żeby znowu być blisko tej wody. Tu sobie montuję od razu na tym tarasie w którymś miejscu kran do mycia rąk, żebym ja nie musiała tam po pieleniu tego ogródka lecieć do łazienki, umyć ręce czy tam robić to w kuchni. Wracam do tego, co już narysowałam, bo ponieważ kręciłam, no ładnie mi się nakręciło, natomiast
Nie objęło mi tego, o czym wam opowiadałam. Skończyliśmy na szklarni, tu widzicie, pojawiły się nowe elementy i zaraz wam opowiem, co to są za elementy, bo ja od razu mówiłam projektantowi, tak, że ja jeszcze oprócz tej szklarni takiej podręcznej chciałabym mieć ule w ilości sztuk 5 i mieć do nich dojście i mogłabym je mieć na końcu działki, tak? Śmiało mogłabym tam je przenieść, natomiast wiem, że przy takim dużym terenie, no, mając kilka tysięcy metrów kwadratowych i wyjeżdżając na pół roku, czy tam na 5 miesięcy wracając do miasta, no te pszczoły śpią, tam nic im nie jest, natomiast no może im różne niebezpieczeństwa zagrażać, koledzy moi to znają, mogą nagle ule zniknąć, mogą pszczoły zniknąć, mogą zostać powywracane przez zwierzęta jakieś, przez wiatry, wichury, zalania, różne rzeczy się mogą zdarzyć i ja te 5 uli decyduję się mieć w tej strefie przydomowej, tu mam zaplecze, tak, czyli przechodzę pod tą szklarnią, idę, tu mam zaplecze, tu mogę robić przegląd i dodatkowo je jeszcze, ponieważ one są od tej wystawy południowej, znowu tutaj robię jakiś trejaż i robię pergolę, na której puszczam znowu rośliny, które tracą, no czy bluszcze jakieś, tak, które tracą liście na zimę. Czyli ja je zacieniam na okres tych upałów, bo pszczoły też cierpią, wentylują później te ule się nagrzewają przy takiej wystawie. Natomiast na zimę te rośliny tracą liście, ule zostają oblepione śniegiem, tak, mają taką poduchę, wiecie, jak śnieg pada, bo przez tą pergolę napada. I ja jestem tutaj, jednocześnie zabezpieczam sąsiada, tak, przed ewentualnym nalotem tych moich pszczół, przed pokąsaniem, no bo ja tutaj tam mam jakąś odległość. I to jest nie koniec moich marzeń, bo ja chcę mieć kurnik, który mogę zlokalizować w tym miejscu, czyli zaraz za wiatą tą samochodową. I to nie musi być kurnik budowany, to też może być taki mobilny kurnik, który ja będę mogła przestawiać w różne miejsca tego dalszego mojego obiektu. No i to ma być kurniczek, tak, taki dla 5 niosek. Ja, dlaczego dla 5? No bo ja tu znowu nie jestem przez całą zimę, ktoś te kury musi karmić, doglądać, poić. I jeżeli ja mam jakiegoś dobrego sąsiada, który się zobowiązuje zająć tymi kurami, czyli bierze je do swojego kurnika za dodatkową opłatą, tam za jakimś paszą, którą mu zostawię na tę zimę, no to problem jest mniejszy, natomiast no ja tam mu nie przeniosę 50 kur, tak? Czyli mam taki mikrokurnik, do którego też wchodzę od razu rano, tak, tu podlewam i idę sobie wypuścić te kury. Wiecie. I to jest, cały czas opowiadam o tej sytuacji, kiedy ja tutaj mieszkam tylko pół roku, tak, i tylko z mężem. I ewentualne zmiany w tym domu na wypadek, że gdyby nam się coś zmieniło, przy minimalnej zmianie w samym domu, w samej konstrukcji domu. Wiecie, bo jak ja się zdecyduję na to, że ja tu będę mieszkała cały rok, to ja sobie rozbuduję tę pasiekę do 25 uli, ja je postawię na końcu, wtedy będę miała oko, będę widziała, czy mi się tam ktoś kręci, jakiś chętny, czy szkodnik, czy tam ogrodzenie gdzieś nie puściło, czy tam jak będę tutaj, będę widziała, że mi wieją wiatry, no to jakoś te ule zabezpieczę, czy nawet jak się któryś przewróci, to jestem w stanie te pszczoły uratować. I mając te kury tutaj, będąc rok, to ja ten kurnik mogę sobie dowolnie powiększać, tak? Dokupić następne, gdzie tam osobno zrobię jeszcze jakieś dla kurcząt, będę miała nioski, będę miała kwoki, które mi te kurczęta odchowają, tak? Wysiedzą i odchowają. I na tym kończę ten odcinek, także ciąg dalszy nastąpi, końcówka, czyli dalsza część i tutaj o tej strefie wam opowiem, o tej strefie od północnej strony domu, od drogi w następnym odcinku, jak to wszystko elegancko przerysuję, no bo tu już się nie mieszczę. No poza tym film już chyba dosyć długo trwa, także do zobaczenia w kolejnym odcinku.